Hello guys, witam cieplutko. Co ja grałem w ten sposób, wiecie, nie dociskając, ja chyba mówiłem kilka dni temu o tym, nie dociskając wiolinowych strun, ale nie będziemy dzisiaj grali, nie będziemy dzisiaj jakichś, prawda, rozważali lików czy zagrywek, czy akordów dociśniętych, czy niedociśniętych. Chciałbym, żebyśmy sobie posłuchali, tak, dzisiaj posłuchamy tylko. Waszym zadaniem będzie posłuchanie. Tak jak mówię, nie będziemy grali. Aha, jeszcze słuchajcie, wiecie, że są gitarzyści, którzy grają eliminując ten pogwizdanie strun? O tym mówię, wiecie? Zwłaszcza klasyczni gitarzyści. Ja słyszałem takich, którzy tak mają opanowaną technikę, że nie suwają, nie robią tego, tylko, prawda, przenoszą palce w powietrzu i ta gitara wtedy brzmi w sumie znacznie czyściej, prawda, bo bez tych pogwizdywań, ale moim zdaniem traci na naturalności. Nasza percepcja gitary jest tak głęboka z tym szumkiem, prawda, że ktoś tam siedzi, że przestawia palce i więc wtedy, gdy to jest wyeliminowane, ta gitara staje się mniej ludzka, wiecie. To jest moje osobiste zdanie, możecie się nie zgadzać. Więc tak a propos, już słuchajcie, więc jaki jest temat na dzisiaj? Więc gitara jest zapisywana na dwa sposoby w tym momencie, z dwóch różnych źródeł. To znaczy, źródło gitary jest dźwięku jedne, lecz sposób, w jaki ten dźwięk zostanie zapisany, na dwa sposoby, są dwie drogi, wiecie. Więc ta pierwsza, to oczywiście pewnie się już domyślacie, że to jest ten chłopak tu włączony. Potem wiecie, słuchajcie, jak się zdejmie struny, to można wyjąć biały ten plastik. Ten plastik nie jest tu na stałe. I pod tym plastikiem jest taka miedziana blaszka. No, taka dokładnie kształtu tego plastiku. I ja myślę, że to ta blaszka odpowiada za ten dźwięk, bo ona jest tam jakoś, prawda, drżenia łapie z plastiku tego, czy z kości. Pewnie plastik. Więc to jest pierwszy sposób i ten, prawda, przez przewód i bezpośrednio do interfejsu. Ja bym mógłbym ją włączyć na stereo z tego, bo ona przez baksę idzie, przez bypass, ale w tej chwili jest na mono. Gdy grałem, sygnał był około minus 6 decybeli, minus 6 dB, prawda? Więc tak jest zapisana pierwsza gitara, pierwsza ścieżka. Druga ścieżka, wiecie, to jest tu z mikrofonu. Też na minus 6 dB zapisane są te ścieżki. W tej chwili, co słyszeliśmy na początku i co słyszycie teraz, to jest sygnał z dwóch ścieżek. Ok? To jest sygnał z mikrofonu i jest sygnał z DI, tego Direct Input. Więc ja tu swoje myśli, przemyślenia, więc w tej chwili dla mnie najbardziej odpowiada, gdy są dwa traki, gdy są zmiksowane, zblendowane, prawda, ten z mikrofonu i ten z tego. Ja w tej chwili nie wiem, którego jest więcej, ale jakbym przyszedł na poważnie, ja bym sobie potem, wiecie, w studio spokojnie popatrzył, znalazł ten balans, w tej chwili one są na równo dla was, słyszycie. I bym tak osobiście nagrywał już gitarę, jeśli bym miał jakiś poważniejszy projekt, prawda, bym starał się nagrać przez mikrofon część i część przez DI, Direct Input. Więc słuchajcie, co teraz zrobimy? Może teraz zrobimy Direct Input, tylko przez to. Jak to będzie się działo? Ja w tej chwili nagrywam dwa, bo nie można, prawda, nagrywając wyciszyć. To znaczy można, ale rąk mi brakuje. Więc ja nagram dwa traki, ale potem usunę ten track, ten mały fragment, który nagrał mi ten mikrofon, prawda? Więc będziemy mieli tylko z tego, a potem w drugim przypadku zrobimy odwrotnie. Usuniemy ten mikrofon, będziemy mieli ten tylko DI, więc proszę, posłuchajmy sobie. Ja zagram. Teraz jeszcze słyszycie dwa traki, ale od teraz już, następnego uderzenia gitary, będziemy słyszeli tylko mikrofon. Ok, zrobimy sobie pierwszy mikrofon. Thank you.
mikrofon. Mikrofonem, którego używam, jest Samsung C2. Drugi jest tutaj. Ten drugi też już mi troszkę afektuje ten dźwięk gitary, ale ja potem zdejmę to wszystko. Ten, który głos mi zbiera, będzie tylko czysty dźwięk gitary z tego mikrofonu. Mikrofon jest, no cóż, trochę od 1 fit, teraz to jest 1 fit, ja nie wiem ile to jest, to 20, 30, 25 cm od gitary, jest skierowany na 12 próg, z tym, że on jest pod kątem, może tego w kamerze nie widać, ten kąt jest przechylony lekko w stronę centrum gitary, w stronę otworu rezonansowego. Co to mi daje? To mi daje kontakt z basem. Dlaczego pod kątem? Bo wtedy regulacja tego basu jest bardziej subtelniejsza. Jak mam, wiecie, pod kątem prostym tutaj, no to zaraz ruszę i mi bas bije z otworu rezonansowego, gdy jest kąt skoszony, to wiecie, to tak jak slice'em takim zabiera troszeczkę basu, więc taka jest uroda tego. Więc sobie zagraliśmy z mikrofonu. Przypominam jeszcze raz, tu mikrofon dla przypomnienia. Prawda? I teraz już co usłyszycie, to jest DI. Proszę, słuchamy. I słuchajcie, jestem ciekaw, to było przez to, przez ten do interfejsu. Słuchajcie, jestem ciekaw, który preferujecie, prawda? Więc to znaczy, że słuchajcie, komuś się może podobać ten bardziej inny. One nie mogę powiedzieć, że to jest gorszy. Może, ale że one są inne, prawda? Więc są różne gusta. Ktoś może powiedzieć, ja nie lubię przez mikrofon, ja lubię przez direct input, prawda? Przez przewód nagrane. Komuś innemu może podobać się zupełnie coś innego. Więc słuchajcie, takie miałem tu uwagi na dzisiaj. Słuchaliśmy mahoniowej płyty, słuchaliśmy jej przez mikrofon i słuchaliśmy jej przez interfejs. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko, Zębach był tutaj. I na zakończenie z dwa źródła, czyli DI and mikrofon. See you soon.